Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie nowy serwer beta wraz z nową klasą postaci, czyli z paladynem, dlatego że dostaliśmy informację, jak ten paladyn będzie działał, jaką będzie miał umiejętność pasywną, no i kiedy serwer beta wystartuje, także zaraz oczywiście do tego przejdziemy. Natomiast na wstępie pamiętajcie, że trwa promocja na grzybki 20% na stronie home.syfygame.net, także pamiętajcie, żeby kupować oczywiście jakieś pakiety specjalne, czy też po prostu grzybki z kodem twórcy Neutral. No i pamiętajcie o wysyłaniu do mnie screenów, jak używacie tego mojego kodu twórcy. Wiadomo, promocja trwa do niedzieli. Jeżeli planujecie się w coś zaopatrzyć, no to oczywiście z kodem twórcy Neutral. Dziękuję wam pięknie za wsparcie. No i trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTubie, czyli każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek giveawayu. No i ja co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę na kanale i daję jej albo paysafe cardę, albo grzybki. Więc pamiętajcie o tym, każda osoba, która bawi się w tą aktywność, musi oczywiście subskrybować kanał. No i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Co prawda nagrywam ten film na szybko, bo dopiero co dostaliśmy tą informację, no ale zaraz będę odpalał streamka, więc muszę się wyrobić. Także szybki filmik, ale mam nadzieję, że obfity w informacje. No i dobrze, przechodzimy. Już wam tutaj pokazuję screena i czytamy sobie razem, dlatego że dostaliśmy naprawdę dużą informację. Dzisiaj o godzinie 15 mamy zamknięty test beta, nowa profesja paladyn. Dokładnie tak, jakiś czas temu mieliśmy ankietę, gdzie wybieraliśmy jedną z trzech klas postaci. Gracze, z tego co powiedziała Playa, tak jak nas poinformowali twórcy po prostu gry, gracze wybrali paladyna w tej ich ankiecie. No i właśnie nowa klasa postaci, czyli paladyn, wejdzie do gierki. No i mamy, w tej becie testujemy nową profesję paladyna. Paladyn to klasa tarczy o wysokiej obronie, która zyskuje na długich walkach. Paladyn posiada zdolność, która pozwala mu przyjąć w walce trzy różne pozycje tarczy, gdy tarcza jest w wyposażeniu, nieaktywna przeciwko magom. Dokładnie, czyli jeżeli mamy tarczę założoną, z tego co rozumiem, no to możemy przyjąć trzy pozycje, do których zaraz sobie przejdziemy. No i oczywiście pasywka nie działa przeciwko magom, czyli standardowo. Mamy pozycję neutralną i jest to brak efektu, 50% szans na zmianę na pozycję obronną. Dalej mamy pozycję obronną, redukcja obrażeń plus 11%, no i 50% szans na zmianę na pozycję ofensywną. Także tak to tutaj wygląda. No i trzecia pozycja, czyli ofensywna, mamy współczynnik obrażeń plus 35%, no i 50% szans na zmianę w pozycję z powrotem neutralną. Także no również mamy takie, powiedzmy, trzy pasywki w jednej, chociaż no ta neutralna no to jest taka, wiecie, bez efektu, więc dobra, powiedzmy dwie pasywki w jednej, pozycję obronną i pozycję ofensywną. No i co mogę powiedzieć, również mam nadzieję, że walki będą dynamiczne. Fajnie, że no jest ta pozycja obronna, gdzie będziemy takim pewnie klocem, no ale też mamy pozycję ofensywną, czego wydaje mi się, że brakuje aktualnemu wojownikowi, no bo on jest tylko po prostu klocem, nie bije za dużo, no i jest taki, bo jest. No a tutaj będziemy mogli przejść właśnie w tą pozycję ofensywną, gdzie będziemy bić większe obrażenia. Spoko, na papierze wygląda to w miarę ciekawie. Zobaczymy oczywiście, jak na serwerze beta ta nowa klasa postaci, ten nowy paladyn sobie poradzą. A w zasadzie poradzi, po prostu jedna nowa klasa postaci. Oczywiście wiadomo, filmik z bety również będzie u mnie na kanale, także subskrybujcie, żeby go nie przegapić i zostawcie dzwoneczek. No, więc tak wygląda pasywka, tak wygląda pasywka tego paladyna. Oczywiście jest to serwer beta, więc jeszcze sama pasywka wydaje mi się, że się za bardzo nie zmieni, natomiast wszelkie liczby mogą oczywiście jeszcze ulec zmianie, to jakby jest logiczne. No i teraz tak, fakty dotyczące zamkniętej bety. Aby dać wam szansę wzięcia udziału w zamkniętych testach beta, rozdamy klucz z określoną liczbą rejestracji 1000, także teraz beta ma 1000 slotów. Obowiązywać będzie zasada kto pierwszy, ten lepszy, czyli jak zawsze. Oznacza to, że jeśli limit zostanie osiągnięty, nie będziecie mogli utworzyć konta na serwerze beta. Jednakże niektóre kody osobiste mogą być rozpowszechniane na Twitchu lub YouTube. Miejcie oczy otwarte, czyli pewnie na oficjalnych streamach będą rozdawać kluczyki dostępu do tej bety. Następna zamknięta beta rozpocznie się w środę, 9 października 2024 roku, czyli po prostu w kolejną środę o godzinie 12 i potrwa 7 dni, czyli tydzień. No i pewnie ja w środę nagram dla was filmik i od razu postaram się o tej godzinie 12, jak beta wystartuje, bo ja pewnie dostanę klucz dostępu dla siebie, po prostu dla siebie, żeby właśnie móc wam nagrać jakiś film z tego, móc sobie przetestować, pokazać wam, jak to działa, jak się klasa prezentuje, jakie ma animacje i tak dalej. Zapewne to wszystko właśnie podostaję.
i będę miał dostęp po prostu do tego, także film jakiś na pewno wleci, więc jeżeli komuś by się nie udało, powiedzmy, dostać na ten serwer beta, utworzyć konta, nie zmieściłby się w tej puli 1000 osób, bo to jest jednak niewiele i bardzo szybko te miejsca na pewno znikną, no to u mnie na kanale na pewno będzie mógł sobie obejrzeć. Dobrze, w ramach zamkniętej bety chcemy się dowiedzieć, czy nowa profesja paladyna ma odpowiednią siłę w porównaniu do innych profesji oraz czy wymaga ona ulepszenia w niektórych obszarach. W zamkniętej becie nie ma ograniczeń w zakresie profesji, przypisany poziom postaci wynosi co najmniej 300. Odblokowane są następujące funkcje, no i tutaj mamy wszystkie zwoje u wiedźmy, wszystkie klucze do lochów, zarządca areny, twierdza, podziemie, pupile, w tym wszystkie siedliska, pełny klaser dokładności, no i oczywiście handlarz grzybków nie będzie dostępny. Inne dostosowania i ulepszenia, co ciekawe, to jest bardzo ciekawe, wojownik będzie teraz blokował obrażenia z szansą 25% zamiast do 25%, czyli teraz, jak pewnie wiecie, wojownik na niskich levelach ma na przykład, nie wiem, 2% na blok w tarczy, 5% i tak dalej, po prostu jakąś mniejszą cyfrę, liczbę, no a potem im ma wyższy level, tym po prostu częściej zaczynają lecieć tarcze, które mają 25%, no i to jest max. Potem jak już, no powiedzmy po jakimś, nie wiem, 25, 30 levelu, coś koło tego, no to już nam praktycznie same tarcze z 25% lecą. No a teraz wojownik będzie miał od pierwszego, tak na dobrą sprawę, levela 25% w tarczy, szanse na blok, więc to ciekawy boost na early game, szczerze mówiąc, no ale za dużo to nie zmieni, bo ten etap, kiedy mamy mniej niż 25%, bardzo szybko skipujemy. Nie ma co się oszukiwać. No i druga sprawa, dla postaci, które zaczynają betę z co najmniej 300 poziomem, dostępne lochy nie będą ukończone, a skarbiec zostanie ulepszony. Okej, i tyle. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten serwer beta. No i jeszcze dostaliśmy tutaj graficzkę, już taki, powiedzmy, teaser, jak ten paladyn będzie wyglądał. Mamy tutaj w tle, jak widzicie, wszystkie klasy postaci, no i mamy tego paladyna, takiego na czarnym tle, na czarnym ekranie. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem bardzo ciekaw. Wydaje się być to naprawdę spoko, dlatego że nie będzie to stricte taki kloc jak wojownik, tylko będzie umiał też oddać obrażeniami. Wiecie, będzie umiał też mocniej uderzyć. Także no to akurat na duży, duży plus. No ale wiadomo, praktyka to wszystko najlepiej pokaże i my w praktyce sobie na pewno gramy na serwerze beta i ja jakiś filmik wam na pewno nagram. Tyle ode mnie. Przepraszam, że troszeczkę filmik na szybko chaotyczny, ale śpieszę się na streama, chcę wam to jeszcze wrzucić. Tak czy inaczej, wszystkie informacje, jakie póki co dostaliśmy, przekazałem, czyli w następną środę o 12 startuje beta, nowa klasa postaci, pasywkę znamy, zobaczymy, jak będzie działać, nagram wam film i wszystko wyjdzie w praniu. Miejmy nadzieję, że już na serwer EU16 ta nowa klasa postaci będzie w gierce, będzie zbalansowana, no i będziemy mogli nią pograć i zrobić sobie serię. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie, że teraz liczy się aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. Każdy, kto bawi się w tego giveawaya, musi subskrybować kanał. Kupujcie grzybki i pakiety specjalne z kodem twórcy Neutral oczywiście na stronie home.syfygame.net i wysyłajcie do mnie screeny, jak te grzybki kupujecie z moim kodem. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!